Nie, myślę, że cała drużyna dzisiaj zagrała bardzo ambitnie. Chłopcy walczyli na każdym meczu parkietu. I to było widać, i myślę, że takie zwycięstwo było potrzebne, żebyśmy trochę nabrali wiary w siebie i myślę, że teraz ten mecz, 4 dni, mecz z Hurtapem i rozstrzygnie się sezon. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pod presją tego, że gramy u siebie. No i gdzieś tam przed sezonem ktoś tam nas mianował, że raczej będziemy walczyć o mistrzostwo. Ten sezon nam się różnie układał, zmiany trenerów, prezesów, rozstania. Więc ten sezon był dla nas trudny, ale mimo wszystko występowaliśmy na swojej hali, więc to jakby stawiało nas w roli faworyta. Natomiast no, Akademia cały sezon, jakby na to nie patrzeć, była liderem. Jeszcze dwie kolejki temu praktycznie myślę, że 95% osób stawiałoby pieniądze na to, że Akademia będzie mistrzem. I okazuje się, że po tych dwóch meczach z Hurtapem i tu u nas, no troszkę te szanse zmalały. I wiadomo było, że to będzie taki mecz najprawdopodobniej na jedną bramkę, że się nie powtórzy takie coś jak w zeszłym roku, gdzie Nowa pojechała na Akademię no, i dostała 12-5 takie lanie. No, to byliśmy psychicznie rozbici, natomiast tu obydwie drużyny były mocno zmotywowane. Dziwi mnie tylko to, że drużyna, która chce zdobyć mistrzostwo Polski, gra tak bardzo zachowawczo i tak defensywnie jak Akademia, bo naprawdę to, że w pierwszej połowie prowadzą 1-0, grali defensywnie, no to jestem w stanie to zrozumieć, ale w drugiej połowie, gdzie już był stan 1-1 i 2-1, no to nie powiem, że była to drużyna, która chciała, było widać po nich, że oni chcą na wszelką cenę wygrać ten mecz. Myślę, że takie punktatorstwo mści się na nich. Mam nadzieję, że się zemści w tym sezonie, że albo my, albo pani Hurtap, ale to punktatorstwo, które od lat wprowadzają, gdzie się boją zaryzykować w tych decydujących momentach, otworzyć. No co tu dużo będę mówił. Patrzyłem na żywo, bo na wideo nie miałem okazji, bo nie prosiłem nikogo o płytki. Natomiast byłem na meczach Akademii dwóch bodajże. No i co mam powiedzieć, w dwóch meczach z drużynami niżej notowanymi grali od tyłu, defensywnie schowani. Może to jest jakiś sposób i tego nie neguję, bo nie, wiadomo, że nie ja mam dobre pomysły na grę, że każdy trener ma swoje. No natomiast no, ja myślę, że to się właśnie zemściło. To punktatorstwo i ta gra defensywna dzisiaj i tydzień i tą poprzednią kolejkę, 5 tygodni, bo wiadomo, przez tą żałobę, przez tą tragedię to wszystko się przesunęło. Natomiast te dwa mecze, gdzie się okazało, że trzeba grać o stawkę i trzeba troszkę położyć na szali trochę swojego, okazało się, że ta drużyna tego nie wytrzymała. No i myślę, że to jest największą przyczyną tego, tej porażki ich, a naszego zwycięstwa. Aczkolwiek terminarz my mamy gorszy, bo mamy wyjazd na Szczecin w ostatniej kolejce i mamy u siebie Hurtap za tydzień, też ciężki mecz. No, ale powiem tak, no jakbyśmy dzisiaj przegrali, to za tydzień byśmy grali o nic w niedzielę, a tak przynajmniej gramy dalej jeszcze mistrzostwo. Znowu gramy u siebie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No Hurtap. Trudny, ale jakoś tak z Hurtapem, że boję się, że nas nie uśpiło, ale zawsze nam się dobrze grało, czy nową, czy w zeszłej rundzie wygraliśmy tam 6-2 i raczej grało nam się z nimi dobrze. Jeszcze wiem, że Daniel Krawczyk nie gra, bo pozuje za kartki, taki dość dobry zawodnik, więc myślę, że będzie dobrze, ale no to nie możemy osiąść na laurach, że dzisiaj wygraliśmy mecz, że już jesteśmy fantastyczni, musimy dać siebie jeszcze więcej, jeszcze 200%.
mecz, myślę, że z takiego gatunku, jak niekiedy się mówi, że drużyny, które grają utrzymanie o 6 punktów, także mi się wydaje, że dzisiaj mecz był z tego samego gatunku. Wiedzieliśmy, że nie możemy sobie pozwolić na nawet na remis. I chyba było widać naszą determinację, że chcieliśmy zdobyć 3 punkty i dołożyliśmy po prostu kolejny krok, by zdobyć Mistrzostwo Polskie. A co za tydzień? Za tydzień mecz, myślę, że o życie już praktycznie. Mecz o to, czy będziemy mistrzem, czy nie będziemy mistrzem. Wiadomo, że pozostaje nam mecz na Szczecinie, ale myślę, że tym zwycięstwem podbudowaliśmy i morale. Nie graliśmy 4 tygodnie, nie wiedzieliśmy, przerwa była spowodowana kadrą, żałobą i nie wiedzieliśmy w sumie jak będziemy wyglądać w tym meczu, a wiedzieliśmy, że ten mecz jest arcyważny i mecz za tydzień wydaje mi się, że będzie jeszcze ważniejszy.